jeszcze, zanim przekażę głos innym ludziom, powiedzieć, że 1%, jedno tutaj wejście się w gromadę, oczek pokazuje siłę, pokazuje tak jak w innych miastach jednocześnie w tym momencie, w dzisiejszym dniu o 18 odbywają się w innych miastach. Pokazuje, że my jesteśmy wierni, pokazuje, że nam się to nie podoba, pokazuje, że będziemy się przekonać, że będziemy stawiać opór przeciwko tego rodzaju zapewne właśnie. Ale pytanie oczywiście będzie takie, że chciałbym zapytać o to, żeby nie był to jednorazowy zbyt, bo tak jak mówię, to jest od dwojszego, ale nie jest to jedyna rzecz, to znaczy nasze władze przestały, to jest straszna obserwacja, ale to jest obserwacja prawdziwa niestety, taka jest, że nasze władze przestały z uciskami, bo to pracują formalnie dla nas, pieniądze i wypłaty są z naszych podatków, to nie są naszymi pracownikami, pracują oni dla siebie, pracują oni często przeciwko nam, ignorując nasz interes, ignorując naszą wolność, więc warto mieć tą świadomość, że zagrożeń za wolność jest wiele, 2 lata temu próbowano też chodzić w centrum internecie, próbowano ograniczyć tak zwany twardy hazard, który tutaj na pewno nie jest. Oh!
zabezpieczymy sobie pasy, mamy pozwolenie od Straży Miejskiej i ruszymy wszyscy razem, wskazując odpowiednie hasła. Stańcie wszyscy przy pasach, w lewą, w nos i idziemy. Słuchajcie, jeszcze jedno, transparent, państwo nie ma się mama na czele i nikt go nie wyprzedza. Transparentem tym, thank you.
Ja lecę na HD. Już? No. A to na razie. Chujowie.